Baronski kanał Games.pl, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem podjąć temat zwolnień w firmie Sony, to znaczy dostaliśmy ostatnio informację mówiącą o tym, że 900 pracowników japońskiego koncernu po prostu traci pracę, jakby zostały te osoby zwolnione. No i dodatkowo jeszcze były informacje chociażby o całkowitym zamknięciu London Studio, czyli też jednego z takich zasłużonych zespołów deweloperskich moim zdaniem, zwłaszcza tych rozmieszczonych w Europie, no bo wiadomo, że Sony posiada studia first party rozmieszczone na całym świecie, natomiast właśnie London Studio zostaje całkowicie zamknięte. No i oczywiście zwolnienia dotyczą też innych deweloperów, tyle że w mniejszej skali, też między innymi jest mowa o Firesprite Studio, czyli studiu odpowiedzialnym chociażby za gry pod VR-a, że również to studio bardzo głęboko zostało dotknięte zwolnieniami. No i oczywiście właściwie we wszystkich działach firmy, i to można powiedzieć, że na całym świecie, czyli trochę w Azji, trochę w Ameryce, trochę w Europie, no te zwolnienia dotykają pracowników. No i chwilę sobie o tym porozmawiamy, czy to jest na dłuższą metę coś niepokojącego, czy obecni posiadacze PlayStation mają się o co martwić, czy też być może to jest po prostu normalna procedura, no bo przecież teraz masa firm, zwłaszcza tych opartych na nowych technologiach w cudzysłowie, no mierzy się z tego typu problemami, czy też z decyzjami o zwolnieniach pracowników. O tym będzie w mniejszym vlogu, do którego obejrzenia jak zwykle Was serdecznie zapraszam. Oczywiście w każdej firmie, niezależnie od tego, czy to jest duży koncern, czy też mniejsza firma, no informacja o zwolnieniach nie jest niczym miłym dla pracowników. Tym bardziej moim zdaniem może dziwić fakt, że Jim Ryan, który przecież odchodzi ze stanowiska tego w cudzysłowie szefa PlayStation, też nagrywałem Wam vloga kilka miesięcy temu na ten temat, że on w tym roku już odejdzie ze swojego stanowiska i tymczasowym prezesem będzie Hiroki Totoki, bodajże jeśli pamięć mnie nie myli, jeśli nazwiska nie przekręcam, a jeśli przekręcam, to Wam gdzieś tutaj wkleję w rogu ekranu. Natomiast no, Jim Ryan odchodzi ze stanowiska i co ciekawe, raptem dosłownie 4-5 dni przed tą informacją o zwolnieniach pracowników i między innymi o zamknięciu London Studio, no był on widziany w London Studio i nawet fotografował się z tamtejszymi pracownikami, prawdopodobnie deweloperami. Tutaj mamy słodkie fotki z uśmiechniętymi buziami, natomiast wychodzi na to, że 5 dni później poszła informacja o całkowitym zamknięciu tego studia. No i to są niestety no, przykre standardy korporacyjne, jak to często mają korporacje duże w zwyczaju robić. No, trochę przykro to wygląda, szczerze mówiąc, natomiast ja Wam muszę powiedzieć, że przede wszystkim mnie martwi to, że właśnie zespoły deweloperskie są zamykane, bo to, że firmy w jakiejś tam cięższej sytuacji starają się redukować etaty, no to przecież to są normalne cykle. Można powiedzieć, że coś takiego się co jakiś czas dzieje. Jest etap ekspansji, jest etap spowolnienia, kiedy firmy starają się w jakimś sensie ciąć koszty. Natomiast no, informacja aż o 900 pracownikach no, jest moim zdaniem taka dość szokująca. Oczywiście firma stara się łagodzić ten przekaz i mamy tutaj piękne informacje marketingowe, jak to jest zaledwie 8% składu całego Sony, natomiast no nie oszukujmy się, 900 osób to nie jest mało i jeśli zwolnienia dotykają także innych deweloperów, no to można przyjąć, że no łatwiej na pewno tym deweloperom nie będzie na przyszłość tworzyć nowe tytuły. No i tak jak Wam wspomniałem, całkowicie zostaje zamknięte London Studio, no moim zdaniem zasłużone właśnie europejskie studio, które ja najbardziej zapamiętałem, szczerze mówiąc, z The Getaway, czyli jeszcze z epoki PlayStation 2. To studio też później było odpowiedzialne chociażby za Aitoya, jeśli pamięć mnie nie myli, i jakieś mniejsze gierki, natomiast no, w przeszłości no, było naprawdę niezłym studiem Sony. No i muszę powiedzieć, że nic to nie jest fajnego, że tego typu deweloper zostaje zamykany, no bo tym bardziej jeszcze skraca nam to listę tych deweloperów, tych wewnętrznych studiów Sony, z których japoński gigant może korzystać. I o ile mogło się wydawać, że informacja o wchłonięciu Bungie, czyli no, była to taka no, w jakimś sensie duża odpowiedź Sony chociażby na działania Microsoftu, który wchłaniał takiego giganta jak Activision Blizzard, no wydawało się, że idzie to w dobrą stronę, że Sony zauważyło, że potrzebuje jednak więcej zespołów deweloperskich, żeby w miarę regularnie dostarczać ekskluzywy dla konsol PlayStation, natomiast no, tego typu informacja no, nie jest niczym ciekawym, no tym bardziej, że przecież po tej informacji o wchłonięciu Bungie już żadnych takich dużych dział Sony jednak nie wystawiło. No były tam jeszcze mniejsze informacje, ale to nie było nic takiego spektakularnego, co nie wiem, jakoś wywróciłoby całą branżę. Zespół Firesprite, jeszcze myślę, że o tym krótka wzmianka, no był to zespół, który no w sumie odpowiedzialny był za pozycję pod VR-a. No VR 2 to jest w ogóle kolejna ciekawostka, która pewnie nadawałaby się na kolejnego vloga, bo w Sony wypuściło w roku ubiegłym PlayStation VR 2, a prawda jest taka, że od momentu premiery no żadnych dużych zapowiedzi, czy też właściwie nie ma na co czekać, jeśli chodzi o te gogle. I znowu mam wrażenie, że japoński gigant przyjął sobie strategię, że wypuści sprzęt i liczy na deweloperów third party. No na razie to się nie
specjalnie moim zdaniem sprawdza. No i tym bardziej smuci fakt, że jeden z zespołów odpowiedzialnych za dostarczanie czegoś temu VR-owi, no również tutaj będzie miał po prostu mniejszą liczbę pracowników. A jeszcze myślę, że też warto nadmienić, że London Studio, o którym wam wspomniałem wcześniej, które ma zostać zamknięte, no miało też pracować nad jakimś tajnym projektem właśnie dla PlayStation 5. No i jak się można domyślać, projekt ten prawdopodobnie został, czy też zostanie skasowany. No niestety, nie wygląda to wszystko ciekawie i muszę wam powiedzieć, że trochę to skłania mnie do takich przemyśleń, że niestety, ale tymi największymi firmami w rodzaju właśnie choćby Sony, Microsoftem, no Ubisoftem, na dzisiaj no niestety rządzą inwestorzy, albo może nie tyle inwestorzy, co ludzie, którzy starają się zrobić tak, żeby inwestorom było dobrze, czyli przede wszystkim zależy im oczywiście na słupkach sprzedażowych, na analizowaniu tego, czy dany projekt się opłaca, czy też nie. No ja mam cały czas w pamięci słowa też Hermana Holsta, czyli szefa PlayStation Worldwide Studios, jeśli dobrze pamiętam. Takie jest jego stanowisko, natomiast on mówił o tym, że żeby firma mogła sobie też pozwalać na produkcję wysokobudżetowych tytułów dla jednego gracza, no to musi też zwiększyć swoje przychody w tym tak zwanym live service, czyli w tych grach usługach, których myślę, że jako korowi gracze absolutnie nie lubimy. To jest oczywiście kierowane do casualowców, do niedzielnych graczy, natomiast no, też trochę jest to moim zdaniem zabawne, że jest mowa o tym, że żebyśmy mogli stworzyć tytuły, które sprzedają się przecież w potężnych liczbach, bo jakbyśmy tak wzięli te najlepiej sprzedające się gry dla konsol PlayStation, no to przecież mieliśmy tam Spidermana, mieliśmy God of War czy God of War Ragnarok, mieliśmy Horizona, no i te wszystkie pozycje, żeby łaskawie mogły powstać, no to Sony musi się bardziej skupić na grach, usługach. No trochę to jest niestety przykre, a ja mam wrażenie, że przecież nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że koncernowi zależy po prostu na jeszcze większych zyskach, jeszcze większych i na dzisiaj no niestety rządzą tymi koncernami osoby, które wyłącznie interesuje ich zysk i niestety wiadomo, że tak też zawsze było, ale no też nie oszukujmy się, że jeśli mamy tak chłodne kalkulacje, no to w dużym stopniu będziemy się opierać niestety w kolejnych latach prawdopodobnie już na wtórnych rozwiązaniach, na sequelach i firmie będzie ciężko pewnie podejmować decyzję o produkcji czegoś no, ryzykownego tak naprawdę. Ja przecież doskonale pamiętam jeszcze epokę PlayStation 1 czy PlayStation 2, gdzie tak się zachwycaliśmy tymi wszystkimi ekskluzywami Sony, bo firma sypała z nimi jak z rękawa, no było tego masa, było coś takiego standardowego, jak obecnie wychodzi, ale przecież była też masa mniejszych, takich ryzykownych czy też niszowych produkcji, które no, stanowiły świetne urozmaicenie. No, czy dzisiaj na przykład wyobrażacie sobie, że powstaje ekskluzywnie taki tytuł, jak powiedzmy Parappa the Rapper, jak z PlayStation 1 i że on jakby no, dostanie zielone światło od tych wszystkich panów w garniturach, którzy podejmują decyzje na najwyższych szczeblach? No ja szczerze mówiąc mam co do tego poważne wątpliwości. No, prawda jest taka, że niestety no, na dzisiaj ci najwięksi giganci no bardzo poszli w kierunku przede wszystkim zarabiania pieniędzy i jakby odbywa się to, mam wrażenie, jakimkolwiek kosztem. No zwróćcie też uwagę, że przecież na ten rok, o czym też już nagrywałem dla was vloga, Sony nie planuje żadnej pozycji od dewelopera first party właściwie do marca 2025, bo wtedy się kończy ich taki rok fiskalny, z którego raportują na giełdzie. No i tak naprawdę, jeśli mamy nie dostać nic przez najbliższy rok, a firma tutaj stara się nam powiedzieć, że przede wszystkim no teraz będzie liczyła na tytuły od deweloperów second party albo third party, no to nie wygląda to wszystko, szczerze mówiąc, najciekawiej. No i pytanie właśnie, jak to będzie wyglądało w przyszłości, czy mamy się czego obawiać, bo ja wam muszę powiedzieć, że po tym zamknięciu London Studio, no to prawda jest taka, że tych takich poważnych zespołów deweloperskich no naprawdę nie jest zbyt wielu, jeśli chodzi o całą firmę Sony. Myślę, że spokojnie ta liczba wynosi poniżej 10. Oczywiście są też mniejsze firmy, które będą dostarczać mniejsze pozycje, natomiast jeśli mówimy o takich poważnych deweloperach zdolnych produkować nam hity AAA, czyli takie wysokobudżetowe, na które pewnie my jako korowi gracze najbardziej liczymy, no to wcale tego dużo nie ma. No i zobaczcie, że standardowy cykl życia konsoli, no to z reguły jest te 5-7 lat powiedzmy. Oczywiście, że ostatnio się to wydłuża i takie PlayStation 4, no teoretycznie można ogrywać nawet i do dzisiaj, bo jeszcze ukazują się pozycje na tę platformę, która przecież debiutowała, jeśli pamięć mnie nie myli, w 2013 roku, także ten cykl życia oczywiście się wydłuża, ale no nie zmienia to faktu, że taki prawdziwy cykl życia to jest gdzieś maksymalnie 7 lat. No i co, jeśli Sony ma poniżej 10 deweloperów, to nie wiem, mamy się bardzo cieszyć z tego, że dostaniemy jedną dużą pozycję na rok?
I teraz zobaczcie, że jeszcze mamy rok przejściowy, gdzie wydawało się, że teraz to przecież PlayStation 5 powinna się totalnie rozpędzić, powinniśmy dostawać masę fajnych tytułów ekskluzywnych, już nawet nie liczę, nie wiem, na 5-10, jak to było kiedyś, ale niech te 3 wychodzą w ciągu roku. Natomiast Sony no, nie planuje w ogóle niczego na ten najbliższy rok fiskalny. Także moim zdaniem są to informacje no, bardzo niepokojące. Ja jestem w stanie zrozumieć, że jest jakiś tam okres gorszy dla branży, że firmy starają się ciąć koszty, jakby przyglądają się tej strukturze kosztowej, ale jednak dla nas graczy no to nie jest nic dobrego, że poważne zespoły deweloperskie są zamykane i nie dostaniemy już od nich w przyszłości żadnych produkcji. Dajcie znać oczywiście, co wy myślicie o całej tej sprawie, czy wy też jesteście zaniepokojeni. Kieruję oczywiście to pytanie głównie do posiadaczy PlayStation, no bo przecież nie oszukujmy się, jeśli mamy PlayStation, to kupiliśmy tę konsolę po to, bo liczyliśmy na te ekskluzywy. No, ja kupiłem tak naprawdę po to, żeby móc doświadczać kolejnych odsłon, chociażby właśnie God of War, Horizona, może The Last of Us, po to kupujemy PlayStation. Natomiast zobaczcie, że od takiego Naughty Dog, czyli twórców The Last of Us, czy my dostaliśmy coś do tej pory na PlayStation 5? No nie, dostaliśmy tak naprawdę odświeżonego The Last of Us 1 i The Last of Us 2. Nie tego oczekujemy. No, oczekujemy potężnej produkcji od tego, myślę, że najbardziej zasłużonego dewelopera wśród tych deweloperów first party dla PlayStation, a tymczasem no, mamy już 4 rok bytności PlayStation 5 na rynku, a nic od nich cały czas nie dostajemy. No moim zdaniem to jest wszystko bardzo niepokojące. Nieciekawie to się wszystko tak naprawdę rysuje. No i dajcie znać właśnie, jak co wy myślicie. Czy wy jako posiadacze PlayStation jesteście zadowoleni z tego, co aktualnie Sony robi, czy też planuje, czy też właśnie czujecie podobny niepokój jak ja. Także to tyle ode mnie na dzisiaj w tym vlogu. Dzięki za wysłuchanie, za dotrwanie do końca. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się.